Oczywiście, że herbatki są nam potrzebne, bo przede wszystkim rozgrzewają, ale również jest dobrze wypić w towarzystwie miłym, również z dziennikarzami Radia Białystok. Lubię pić herbatę, więc cieszę się, że Polskie Radio, nasze Białystok zadbało o nas też. Przynoszą nam herbatki, dobre herbatki przynieśliście, takie, co ja lubię. Mamy nadzieję, że pijąc herbatę i kawę, którą podarowali pracownicy Polskiego Radia Białystok, będziecie Państwo ciepło o nas myśleć. Zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Białystok, Edyta Wołosik. Bo myślę, że o sąsiadach z ulicy Świerkowej, bo my też przecież mieścimy się przy ulicy Świerkowej, warto myśleć ciepło. My gwarantujemy, że o Państwu tak właśnie myślimy. Dzięki Radiu Białystok, jest cudowny odzew, także serdecznie dziękujemy za rozpropagowanie w tej akcji. Prezes Stowarzyszenia Dobrze Być Razem, Barbara Mikołajuk. Bo teraz zaczynają przychodzić do nas szkoły, przedszkola, które aktywnie się włączyły. Dziękuję ślicznie za ten prezent, a nam bardzo jest potrzebne. Cieszę się i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję za herbatkę.